The Champions! Oznacza to nic innego niż to. A w zasadzie, że to, że rozpoczynamy kolejny odcinek. Słuchajcie, itemki Ligi Mistrzów, a w zasadzie zespołów grających w Lidze Mistrzów, znajdziecie także na ergo.com. Zapraszam serdecznie. Składłem koza 10, macie 10% zniżki. No i to, co istotne, obowiązuje cały czas w lipcu cashback podwojony w programie lojalnościowym. Tak więc sprawdzajcie koniecznie. Kupujecie coś za 4 stówki, na kolejne zakupy macie 8 dyszek. Dla mnie git. Tak więc słuchajcie, mamy przed nami spotkanie z Szachtarem. Pierwsze spotkanie, bardzo istotne, no bo musimy, musimy tutaj naprawdę dobrze depnąć, bo też, jeżeli depniemy, to będzie to dla nas także ta Liga Mistrzów fajny poligon do tego, żeby młodzież mogła sobie tam grać, a my chcemy też tym niektórym zawodnikom dawać szansę w Lidze Mistrzów. Tak więc słuchajcie, w tym meczu czy chce robić zmiany? Zastanawiam się. Wydaje mi się, że chce zrobić, ale niewiele. Znaczy, yy, ważne jest dla mnie to, żeby wystąpił tutaj Gulaszczy, bo chciałbym, żeby on występował jeszcze. Ma minus jeden szarpne. Zaryzykujemy, ale jeżeli on to zawali, to już nie będzie grał w kolejnych meczach. Na lewym skrzydle Dani Olmo. Yy, na prawym skrzydle chciałbym, żeby sobie wystąpił yy, no nie wystąpi Silvestri. Weźmiemy go po prostu na ławkę. Nemeczka yy, sobie wsadzimy do składu tym razem. Zagra sobie tu z Badashilem w ten sposób, Karbo e, zagra, e, zagra, nie chcę jeszcze wpuszczać tego nowego chłopaka z e, City, e, Krejci nie, e, Johnny zmieni się z Dedicem właśnie i ty wskocz sobie tu, tak więc troszeczkę pomieszany skład, ale wydaje mi się, że no nadal wyglądamy na faworytów tego spotkania, boję się o bramkarza, ale nie, 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 niepotrzebnie, ponieważ e, nasz golkiper zagrał bardzo dobre zawody. Super, cieszy mnie to, no bo ja chciałbym, żeby Gulaszczyk był bramkarzem w Lidze Mistrzów. To jest dla mnie istotne, żeby przynajmniej w fazie grupowej e, on sobie pobronił, no bo, no bo sami rozumiecie, że jest to ważne. E, ukończył plan rozwoju ISAK, e, więc zobaczmy, jak to wygląda z nim. E, fajnie się to prezentuje. Czy Ty możesz zrobić środkowego napastnika? No nie, za długo by to zajęło. No dobra, no to e, rób sobie tam, nie wiem, napastnika mobilnego teraz sobie rób. Tak, se tam coś tam. Kopsę tą piłkę na boisku. Ważne, żeby w meczach było dobrze. E, Okej, okay, przed nami spotkanie z. Fortuną, F Fortuną, Boże, z Unionem Berlin. E Przed tym spotkaniem zmian trzeba parę zrobić. E to jest oczywiście istotne, ale na to jesteśmy przygotowani. Zatem, e tu wychodzimy sobie na SPD, e i tu pojawia się oczywiście Onana. E tu zagra sobie w tym spotkaniu Crejci. E I chciałem, żeby zagrał, wiecie co? ale chyba jest bez gazu, no, Martel jest bez gazu, szkoda, zatem Badashil sobie odpocznie, e, Karbownik sobie odpocznie, zobaczymy tu Dedicza, a tutaj chciałbym, żeby zadebiutował Johnny, e, reszta składu, no drobne zmiany będą potrzebne, e, wskakujesz sobie tutaj ty, e, Dani Olmo zagra w kolejnym meczu, Pat ka, wszystko już jest w takim razie OK. E, ten ziomeczek w ogóle strzelił bramę w Lidze Mistrzów ostatnio, ale no tutaj na razie niech, niech nie, nie, jeszcze nie, 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 niech nie występuje. W tym spotkaniu z Unionem remisujemy 0 do 0. I trochę wypadałoby poszukać winnych, i tak. Onana zagrał całkiem ok. Botman, Crejci wystąpili słabo. Dedisz zagrał fajnie. No przyznać trzeba, że środek pola zawiódł. Yy... No, i zawiódł bramkarz troszeczkę. No, no zaskakujący, Remis. Zaskakujący. Niedobrze, bo nie możemy znowu złapać tego rytmu ligowego. Ym, jesteśmy co prawda na miejscu czwartym, ale no sami rozumiecie. E, ukończył nam y, ten. Ukończył nam y, zmianę pozycji y, Dani Olmo. Ale ty już LS-em nie musisz być. Trochę się spóźniłeś. Teraz Esiena, rób chłopie. <gryw> Teraz zrób Esiena, e, więc tak. Olmo mamy zrobionego. No i co? Czekamy. Czekamy na to, co przyniosą nam kolejne dni. Czy zmieni nam się tutaj wszystko na wygląd Ligi Mistrzów, e, czy też nie? No, też jesteśmy na tym miejscu szóstym, widzimy, że wszystkie zespoły mają tyle samo punktów, mniej więcej, więc na to warto także spojrzeć, że e, tutaj, te, te, tutaj te różnice są naprawdę e, niewielkie, więc no, to jest dopiero początek sezonu, prawda? Gramy teraz strzalkę. E, w tym meczu wychodzimy najmocniejszym składem. Tutaj nic nie rotujemy, chcę trzech punktów, to jest dla mnie istotne i przegrywamy. Nie trafił Isak. E, no, troszkę mnie to zaczyna martwić, nie będę was oszukiwał, troszkę mi się to e, przestaje podobać, że tak to wygląda. E, no, trzeba będzie się zastanowić, jak to inaczej ugryźć. Jeżeli w meczu z e, Lil wygramy z tym składem, który zaproponuję, czyli ze składem z Onaną. To naprawdę mocno będę się tutaj zastanawiał nad tym, żeby tego jednego zawodnika na stałe tutaj e, nie podnieść, powiem szczerze. E, Ona zagra w tym meczu. Tutaj zagra sobie Nemeczek. E, Ręcz wystąpi. E, tak, wystąpi, ale chcę, żeby tutaj znowu zagrał sobie Dedic. Tu może na lewej stronie tym razem Dedic, zaprosimy Ciebie. E, w ten sposób. Moriba, Hajdara. E, a tak zostaje ten. Chcę wygrać. Chcę wygrać z Lil, żeby tutaj była fajna sytuacja w grupie. E, remisujemy 2 do 2. Ok, ale to był też lider grupy, więc. To jestem w stanie, wiecie, na spokojnie przyjąć. To nie jest dla mnie duży problem. No, ale no, w lidze musimy na pewno się podciągnąć, bo no, to nie może tak wyglądać, jak, jak wyglądało w lidze do tej pory. To, to absolutnie nie może tak wyglądać. Gramy za Intrachtem, um, który będzie gdzieś na górze wydaje mi się, tabeli Tak jest, to jest wice, wicelider um, Rozważę twoją prośbę. No i my mamy tutaj y, informacje o młodzieży Czy ta młodzież będzie ciekawa, chociaż z Niemiec raz, bo na razie to, to naprawdę nie wygląda dobrze. Na razie tu tutaj jest, jest źle. No, i kontynuujemy tę niechlubną em, pasę zawodników, którzy ewidentnie no gwiazdami nie będą e, a szkoda, bo tych skautów to my mamy naprawdę topowych, no zobaczcie jak w pewnych momentach tej kariery sypało nam takimi em, złotymi dziećmi futbolu a teraz to, to no, nie wygląda najlepiej i to tak, nie że ja mam jakieś wysokie wymagania, co prawda odrzuciłem typa za 900, no ale e, takiego wiecie, e, Tibora Czecha czy, czy Nemeczka dawno nie było, chociaż Tibor Czech, no to jest naprawdę e, evenement, bo to był zawodnik tak dobry jakbyśmy go wyciągnęli z e, to był zawodnik tak dobry, słuchajcie, jakbyśmy go wyciągnęli z tego, z, jakby z, kupili sobie p, to, co kiedyś było do kupienia, tego z, zawodnika, wiecie, ym, z katalogu. No dobra, badasz Shield wychodzisz do góry, grasz sobie. Nie, nie grasz w tym meczu. W tym meczu grał nana. Ręcz wychodzi sobie tu, wychodzi sobie tu yy, i badasz Shield zagra tu. No, nie jestem przekonany do grania dwoma lewonożnymi obrońcami, ale zobaczymy. Reszty zmian tutaj nie robimy. Wygrajmy to, proszę. Wygrajmy to, żeby to się okazało, że to jest lekiem na te nasze bolączki. Może i jest. Może i jest. Słuchajcie, oceny Ona onana znowuż bardzo dobra. Ta obrona zagrała bardzo fajnie. Więc no co mogę powiedzieć? Cieszę się. Niestety kosztuje to miejsce karbownika w podstawowym składzie, no ale nie wszyscy mogą być zadowoleni, czego przykładem jest Koba, e, który tutaj trochę jest e, z, no, no, no zirytowany, że w tym meczu nie wystąpił. No ale słuchajcie, no musimy znaleźć e, po prostu ustawienie, które nas e, interesuje. I tyle zatem na razie. E, no, no, no możecie pogratulować w komentarzach Onanie. E, tego, że wskakuje do podstawowego składu. No niestety, Karbo, e, Karbo na razie wypada tutaj na ławkę rezerwowych, no ale... Słuchajcie, no nie mogę, nie mogę starać się trzymać wszystkich w zadowoleniu, prawda? Więc tak to robimy i, i tyle. No najbardziej przegranym w całej tej sytuacji jest Martel, który normalnie pewnie by ogrywał tę pozycję, no ale... No, no, przykro mi, no co mogę powiedzieć? Zwyczajnie ym, tak jest i tyle. Ym, fajne jest to, że ten atak przynajmniej nieźle funkcjonuje. To jest coś, co mnie cieszy. Teraz oczywiście przerwa reprezentacyjna, yy, więc musimy się przez nią przebić. Yy, Atletico jest w niebo wzięte yy, poczynaniami Donego Becka, spoko. No i ja nie żałuję, że mamy tego Moribe na pewno. To jest, to jest kurczę kocur. Gramy teraz z Freiburgiem. To zwycięstwo może nas wywindować znowuż bardzo wysoko w tej tabeli. No ale pytanie, czy uda nam się zwyciężyć, czy znowuż się kurczę będziemy kopali po czole w następnym meczu z rzędu, prawda? Piętnasty zespół w tabeli zmian nie przewiduje i wychodzimy tym składem. Ostatnio zadziałało: złapmy powtarzalność. Dziękuję. Daka też e, przypominał sobie, e, bo dawno e, ten zawodnik nie strzelał. E, zobaczmy, co teraz przed nami. Przed nami spotkanie z FC Porto. E, tu jestem gotowy na drobne roszady. Nie, nie będziemy oczywiście całego składu zmieniali ale wydaje mi się, że dostanie szansę Silvestri mimo wszystko yy, i dostanie szansę na pewno Gulaszczy i Nemeczek. To jest trzech zawodników, którzy w tym meczu muszą zagrać. Tym bardziej, że Gulasz jest, yy, jest w gazie, zatem yy, znaczy jest pod grą. Zatem Gulasz wskakuje. Yy, ty wskocz sobie. Karbownik może zagrać i tutaj chce Nemeczka. Czy chce coś jeszcze zrobić? No Chciałbym, żeby zagrał no to dużo pozmieniam jednak, sorry, ale tak będzie, tutaj Olmo i yy, zapraszam Silvestriego do składu i to dosłownie do składu, on w tym meczu zagra yy, na prawym skrzydle sobie wstąpi chłopak, zobaczmy, szybka symulacja, czy uda nam się Porto w Porto pokonać. Remisujemy. Okej, okay, strzelił bramę Silvestri, Widzicie, nos menadżera. nos menadżera. No, chcę temu młodemu dawać granie, ale tak się podjarał, że potem dostał czerwoną kartkę. No, mecz peł To był taki wieczór pełny wrażeń dla dzieciaka. Potem go położyli w łóżku, przykryli kołderką, a ten jeszcze nie mógł zasnąć. Ehm, e, dam ci szansę, ręcz, o spokojnie. Ehm, sp dobrze się spisałeś, naprawdę z moriby jestem zadowolony. E, zresztą zobaczymy też za jakiś czas w. Zobaczymy też za jakiś czas w ocenach, czy, czy jest z czego być zadowolonym. E, troszkę mamy tutaj zawodników do e, wypoczynku po tym remisie, e, więc damy im oczywiście możliwość e, regeneracji. Ręcz zmieni się tutaj i zapraszamy Dedicza. E, tutaj Onana da miejsce Krejciemu, bo ten może zagrać na tej pozycji, no i na napadzie będzie zmiana Olmo, e, wpuści tutaj Dakę na szpicę, e, no, skład wygląda groźnie, no mam nadzieję, że wygramy w tym spotkaniu, bo byłoby dziwne, gdyby nie, ledwo, bo ledwo, ale zwyciężamy, to najważniejsze, e, tutaj, no, no dobrze, dobrze, ważne... ważne, nie będę narzekał po zwycięstwie, mogłoby być bardziej okazałe, ale... Ważne, że wpadło, że, 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 że wcisnęliśmy tą bramkę i że jest ok. Gramy z Wolfsburgiem w pokalu. No na razie te losowania pokalowe są dla nas takie, bym powiedział, niezbyt szczęśliwe. Ważne jest to, że będziemy mieli drużynę wyciągniętą, wy, wypoczętą. E, tutaj wyciągnięta ręka w geście złości e, kompanego trenera Anderlechtu. E, no, tak naprawdę tu zrobimy dwie zmianki na to spotkanie: a mianowicie, chciałbym zaprosić Silvestriego do drużyny e, pyk i chciałbym zaprosić między słupki Gulaszciego. Ale to oczywiście w składzie przedmeczowym, bo tutaj takiej zmiany robić nie chcę. No, szkoda mi tego Sylwestriego, że on nie jest w treningach. Ja go chyba po prostu wrzucę w któryś trening. Eee, I tyle. No i też ten Kawel mało gra. No ale już tu go nie wrzucę. On zagra sobie w lidze Mistrzów. Eee, tu zapraszamy Gulaszciego. Eee, no i panowie, życzę miłej gry. Wygrajmy to proszę. 3 do 1, Onana, Daka, e, Moriba, jak tam młody sobie poradził w tym meczu. 7-3 ocenka, więc e, naprawdę zbiera szlify. Naprawdę zbiera szlify i to jest coś, co powinno mnie cieszyć. E, więc powiem szczerze, ja chciałbym w sumie, e, teraz jak będzie trening, okej, okay, to przejdźmy do sobie do niego. Czy tu jest ktoś, kogo mogę spokojnie wyrzucić? No tak, no bo kurczę, zobaczcie, no gra sobie ten typu na B, e, którego ja nawet nie znam, e, on. Gra sobie on, a ja bym chciał, żeby tu grał Sylwestri. Tylko mogę dać Sylwestriego raz, to dajmy Kałela. E, nie, nie chcę dać Kałela, bo, bo on coś tam robi. No to martela dajmy. No, no i to wygląda teraz dużo lepiej. E, czy mogę dać gdzieś jeszcze? Dobra, no to tutaj panowie sobie zróbcie te ćwiczenia. No już ten ważne jest, żeby ten Sylwestri, kurczę, y, popracował troszkę. No, Olmo, żałuję, że mało gra. Ale widzicie, no w tym składzie nie ma dla niego e, zbyt wielu miejsc, zbyt wielu okazji i, i jakoś też mnie to nie boli, że, że on nie gra, bo zaczęło to wreszcie działać. Gramy ze Stuttgartem. E, mam nadzieję, że to będzie łatwe, szybkie i przyjemne zwycięstwo. Tak też się dzieje. No i widzimy, że po zmianie lekkiej e, taktyki, czyli po wpuszczeniu Onany na tą szóstkę, e, zaczyna ta gra zdecydowanie lepiej wyglądać. Cieszy mnie to bardzo. E, zatem teraz czas na spotkanie z FC Porto. Dostajemy nagrodę dla menadżera miesiąca. Ja to bym chciał tą nagrodę przekazać e, jakiemuś juniorowi miesiąca. Czy, czy, mógłbym, czy mógłbym Wam przekazać, czy jest tutaj ktoś godny tego, żeby dostał statuetkę na przywitanie w szkółce? No, na razie niestety nie. E, Japonia nie wygląda jakoś fascynująco. Stany Zjednoczone nie wyglądają jakoś fascynująco. E, no i zobaczmy, czy może nasza ziema, ziemia rodzima niemiecka e, będzie tutaj dla nas ciekawa no nie jest, swoją drogą przypomniało mi się, że miałem ściągać niemieckich zawodników, jak na razie nie pykło ale spokojnie, zrobimy to yy, dobra, mamy to w takim razie zrobione czas na mecz z FC Porto yy, no tu musimy wygrać, trzeba przyznać yy, bo troszeczkę nam się, nie, nie powiem, że pali, absolutnie tak nie jest, ale yy, warto by było tu zwyciężyć, Carbo na prawej Dedic na lewej, em, Nemeczek tutaj, e, Bada Shield zmieni się z Krejczym. No ta obrona uważam, że nadal spoko. E, Gulaszczy tu, e, tu będzie jedna zmiana, Daka tu i tutaj Olmo. Nie kombinujemy z młodym, e, jego sobie tu wrzucimy, ale. A, nie możemy poprzeć na czerwoną kartkę, więc Kael znajdzie się e, na ławce rezerwowych. E, tutaj wejdź sobie, e, tu sobie wskoczy w ten sposób i okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, fajnie by było wygrać. Wygrajmy to, proszę. Wygrywamy 3 do 1. Isak strzela, Hajdara strzela, Daka strzela. No, tutaj nie było co kombinować, bo tak się troszeczkę zrobił nam za duży ścisk w tej grupie. Ja już, już, już nie chciałem, wiecie, tutaj za bardzo e, mieszać. E, nie zamartwę się. Ważne, że wygraliśmy. Koniec zawieszenia. Zawodnik zawieszony. Inny. E, gramy teraz z Bayernem Monachium. E, wydaje mi się, że to jest Bayern... E, Zwykły, chociaż nie wiem, zaraz się tego dowiemy. Co ciekawe, Bayern drugi jest wyżej niż Bayern. No to jest nieprawdopodobne, nie? To jest, to jest hitowa sytuacja. E, no dobra, słuchajcie, składik jest niemal gotowy e, na to spotkanie, bo tutaj brakuje nam troszeczkę sił u Moriby. E, więc on w tym meczu nie wystąpi, odpocznie sobie e, i tu wystąpi sobie jeszcze Olmo na skrzydle. Yy, ale tutaj zagra sobie Daka? Nie, zagramy tak. ADMI po prostu wyjdzie na skrzydła. Napad yy, na czy coś chce jeszcze zrobić? Yy, zróbmy sobie taką zmianę. Yy, no i tego Sylwestriego wróćmy sobie. Tutaj, dobra, a no i Moriba nie zagra W tym meczu, tutaj Krejci wskoczy Dobra, e, więc tak to wygląda e, Gotowi jesteśmy zatem za, na to spotkanie Szybka symulacja z Bayernem Drugim kończy się wynikiem 3 do 0 Hajdara znowu strzela no To jest naprawdę dzik absolutny ręcz strzela e, mi Więc naprawdę jest, jest się Z czego cieszyć, słuchajcie, jest się z czego cieszyć Jestem naprawdę zadowolony, e, że tak to wygląda e, Karbownik Powoli zaczyna narzekać na to, że Nie gra no, te zmiany spowodowały, że to miejsce na wahadle nam się za, zaklepało, nie? Z, z, więc no troszkę problem i karbownika, i, i Johnego i, i, i tego zawodnika, którego sprowadziliśmy, no bo teraz ręcz przechwycił to prawe skrzydło, prawe wahadło. No, ale co mogę powiedzieć? Jakby e, odpowiedzieliśmy na, 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 na to, że nam nie szło. E, I odpowiedzieliśmy w sposób znakomity, bo już jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. W Lidze Mistrzów radzimy sobie bardzo dobrze, więc jakby. No, sami rozumiecie, no tutaj naprawdę ja sam nie mam sobie zbyt wiele do zarzucenia. Eee, no nic, czekamy, czekamy na to, co się tutaj wydarzy. Eee, teraz z tego rozdania szkółki juniorów, które będzie, e, przyjmiemy sobie e, obrońców, niezależnie od ich jakości, niestety, bo chcę, żeby tutaj zarząd był zadowolony. No a my gramy teraz z BVB. Na to spotkanie wychodzimy w takim składzie, jaki już widzicie. Szybka symulacja, weźmy ich, pyknijmy. No szkoda, Sancho niestety w 37 minucie Nam e, wpakował bramę No my zrobiliśmy tylko zmianę w środkowych obrońców Więc nie najlepiej e, No i to na pewno nas jakoś w tabeli opuszcza Na miejsce gorsze Pat daka fajnie, że ukończył tutaj e, Tę zmianę pozycji No i tu sobie idź tutaj tak samo w trekwartiste e, No a my czekamy Na spotkanie z z Szachtarem, czyli czerwoną latarnią e, naszej grupy. E, czy to jest spotkanie ostatnie? Nie, wydaje mi się, że nie graliśmy jeszcze rewanżu z Lil, ale mimo wszystko to będzie spotkanie mocno, mocno rezerwowe. Zatem tak. Oczywiście między słupkami stanie sobie Gulaszczy. E, prawe skrzydło weźmie sobie Silvestri, Na napadzie zobaczymy w tym meczu Koela. E, tu zagra sobie. Aha, Olmo nie zagra ma czerwoną. No to chcę to był zagrać, i nie mogę. No to ty wskakujesz tu. Karbo tu. Tu dedic tym razem. Chociaż nie, no wolę karbownika dać tu. W ten sposób. No i tak, tu nemeczek, tu Krejci i tu. Kto tu może zagrać? Karbownik, czy ty weźmiesz obronę? No to tak zrobimy i nawet zagramy tu z Johnem. Więc jazda sroga w tej defensywie. W takim zestawieniu jeszcze nie występowaliśmy. Ehm, tutaj wystąpisz sobie ty, kolego. Ehm, no i okej, okay. no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jest fajnie, fajniusio, wesoło. No narzekać na pewno ehm, nie możemy na to, co tutaj się, ehm, się dzieje, bo ogólnie nudy ehm, na pewno nie ma. Ehm, zatem ten skład gotowy jest na ehm, spotkanie z Szachtarem, które... Wygrywamy dwa do jednego. no ja byłem pewny od samego początku Ej, ten Francuz naprawdę jest niezły, muszę powiedzieć Ten są. E, myślę, że tak może się czytać jego nazwisko On naprawdę sporo bramek dla nas strzela Przynajmniej takie odnoszę wrażenie e, Jestem z niego zadowolony, naprawdę jestem z niego zadowolony e, Karbownik na środku obrony poradził sobie świetnie e, Jestem z ciebie dumny Olmo, e, że tam sobie w główce poukładałeś No a my teraz gramy z Bayernem e, Monachium tym razem Trochę nie przerzuciłem treningu, ale myślę, że to nie powinno nas regeneracyjnie dojechać, bo cały główny skład był e, i tak na wypoczynku, więc nie powinno być problemu. W przeciwieństwie do Bayerno, który jest tam podmęczony, e, no i to nie przeszkodziłem w zwycięstwie. Brahim Diaz, który tam naprawdę wyglądał źle przed tym meczem, strzela nam gola. No nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, bo e, w tabeli. Sytuuje nas to w całkiem takim, powiedziałbym, nieciekawym położeniu powoli. To już jest taki moment, w którym, e, może, nie że trzeba się martwić, ale troszeczkę powinniśmy zacząć się e, niepokoić. Co miesięczny raport o juniorach, e, to jest to, na co czekaliśmy, żeby tutaj wziąć sobie zawodników defensywnych, jeżeli takowych dostaniemy. Ok, zatem Ciebie podpisujemy, Ciebie podpisujemy, Ciebie e, podpisujemy. E, zobaczmy sobie kolejne rozdanie, czy tu jest ktoś ciekawy. No nie. Yy, podpisujemy Nie yy, Dobra, bez przesady yy, Podpisujemy yy, Nie i nie Dobra, więc tych obrońców trochę mamy, więc powinny o Właśnie, już powinni być zadowoleni Więc tutaj już to możemy sobie odpuścić No i teraz już decydować powinny Tylko umiejętności zawodników, które Coś przeczuwam, że nie będą zbyt Wysokie, bo już naprawdę straciłem Nadzieję, jeśli chodzi o tę młodzież yy, Nie wygląda to Dobrze, zatem mamy to zrobione. Zarząd jest zadowolony, a my gramy z tureckim zespołem. Zakładam, że to jest zespół po prostu z... założony przez tureckich migrantów. Takie same zespoły są chyba zakładane przez Polaków i tak dalej. Spoko, bardzo inicjatywa. Dobra, zmiany są na pewno tutaj drobne, potrzebne. Nemeczek Onana. Tu zapraszamy. Nie, tu zagra... zapraszamy Botmana. Na prawej stronie zagra sobie Dedic, na lewej stronie zagra sobie Karbownik. Moriba w tym meczu może sobie spokojnie odpocząć e, w ten sposób. I tu zagra sobie Olmo. I tu zagra sobie e, ten Francuz, bo on naprawdę nieźle strzela. No, uważam, że skład jest e, na zwycięstwo. Tutaj nie starałem się, wiecie, namieszać. No, i wygrywamy. Znowuż ten Francuz strzela, naprawdę bardzo skuteczny z niego jest Napadior. Zadowolony jestem z niego. Zatem, jak to wygląda dalej? Dostajemy oczywiście nagrodę z turnieju. Czekamy na spotkanie z Wolfsburgiem. Zobaczymy, jak ono będzie się tutaj nam prezentowało. Jak to, jak to tutaj będzie. Dedic chce występować w tym meczu. Rozważę Twoją prośbę. Nie, nie mówię tak, nie mówię nie. 11 drużyna w tabeli. No nie, no wyjdziemy tutaj najmocniejszym składem i będziemy, słuchajcie, ewentualnie szyli coś na Ligę Mistrzów, bo tam jest sytuacja przyzwoita. Dedicza sobie tu wrzucimy po prostu. Karbownik tam się rozwija. Silvestri sobie wskoczy tutaj. No i to jest wszystko, co chciałem zmienić przed tym meczem. Szybka symulacja. Wygrajmy z nimi, proszę. Dziękuję. Znowuż ten Francuz wchodzi i strzela. No naprawdę chłopak jest w dyspozycji znakomitej. No, no, no czekajcie, no, aż, aż chciałbym to zobaczyć, no dedicz. W kolejnym meczu zagrasz. Jestem z ciebie dumny, Karbownik. A jeśli chodzi o, zobaczcie, no to e, przejdźmy sobie do zespołu, jak to się tu prezentuje. Centrala składu, weźmy sobie statystyki. No, jeśli chodzi o strzelców, no to mamy e, go na miejscu w raz, dwa, trzy, cztery, piątym. Pięć bramek już strzelił w tym sezonie. E, naprawdę radzi sobie nieźle. Pięć bramek w 13 spotkaniach, czyli jest napastnikiem lepszym niż Adeyemi na razie, który zagrał w spotkaniach 21. E, dołożył dwie asy. No to jest jego przewaga, e, nie no ale ogólnie ocena e, Niemca, którego zakupiliśmy jest bardzo przyzwoita, z Isakiem jest, e, jest, jest też nieźle 6 bramek, Daka też nieźle, e, a jeśli chodzi o ceny, a to ich, ich tutaj nie mamy, więc ułóżmy sobie to spotkaniami, zobaczmy jak to na razie wygląda, 69706970769, 6970, 769, ok, 73, super, Olmo najgorzej gra, bo słuchajcie, to jest 20 spotkań e, i to nie jest jakaś moja niechęć, tylko on naprawdę gra słabo. E, Bada e, okej... Okay, no, bo Badashil jest o tyle, jakby inaczej trochę podchodzę do zawodnika ofensywnego i defensywnego. No, chyba rozumiecie też. Tym bardziej, że Badashil to jest jego pierwszy sezon. Botman 6-7, um, Onana 6-7, 6-7, OK. Czy jest tutaj ktoś taki, kto wypada naprawdę najgorzej? 6-6 to jest crazy, OK. 6-40 Sylwestri, ale na niego tutaj dokładamy zupełnie inną miarę. Ten zaczął całkiem nieźle. Martel, OK. Coel. Bardzo spoko, Johny słabo, ale spokojnie tutaj jakby patrzymy na niego inaczej. A jak tam Karbownik sobie w ogóle radzi? Gdzie on jest? 6-7, okej. Okay. No, no powiem szczerze, no zawodzi, zawodzi ten Olmo, bo on gra na pozycji już stricte ofensywnej, więc tam naprawdę możemy oczekiwać liczb, a on nam ich e, nie daje. Dobra, słuchajcie, no mamy pewne, e, pewne wyjście, pewne wyjście z grupy mamy, więc tutaj... Możemy się pobawić troszkę tym składem. Nie chcę też przesadzić, ale na pewno będą zmiany tutaj spore, bo też dużo zawodników jest zmęczonych, więc tak. Nemeczek wskakuje sobie tutaj. Tu wskakuje sobie Karbownik. Tu wskakuje sobie Dedic. Tu wskakuje sobie Johnny. Zapraszam Krejcziego... Wiecie co? Zrobimy tak. Krejczego zaprosimy tu. Nie zagrażony w tym meczu jednak. E, mimo, że może grać na środku obrony, to tu zagra sobie, bo chce, żeby kurczę jeden mecz chociaż dostał w Lidze Mistrzów Martel od nas. E, więc on sobie wskoczy tu. Ale lepiej sobie radzi na obronie Martel niż ten. Dobra, więc tak to mamy. E, tu zagrasz sobie oczywiście ty. Na napadzie zapraszamy tak. Koela, lewe skrzydło Olmo. No, i prawe skrzydło oczywiście Silvestri. W ten sposób to będzie wyglądało. Eee, zapraszamy tutaj. Zapraszamy tutaj. Eee, ty jesteś na ławce, ale spokojnie, jakby w kolejnym meczu ligowym wyjdziesz w podstawie. Eee, Vargasa, zaprosimy sobie tu. Eee, no i jest spoko. No i jest fajnie. Faj, fajnie już jest. jest. Jest dobrze. Więc zobaczmy spotkanie z Lil. Fajnie by było wygrać oczywiście. No, niestety tak się nie stało, ale mimo wszystko e, wychodzimy sobie pewnie z grupy. E, więc cieszy mnie to bardzo mocno. E, to jest ważna, s, ważna sprawa. Nagroda z turnieju oczywiście wpada. E, więc e, lecimy sobie lecimy sobie dalej gramy z Hertą Berlin, ważne spotkanie bo przecież jakże niedawno Herta była w znakomitej dyspozycji teraz wygląda dużo gorzej w tym meczu jedna drobna zmiana a mianowicie tym razem nie wystąpi Isak wprowadzamy sobie tutaj tego naszego kolegę, który radzi sobie całkiem nieźle z ławki, zobaczymy czy od pierwszej minuty tak samo, 2 do 2 no nie, tym razem nie strzelił ten Francuz, zagrał dosyć słabo zresztą cała drużyna zagrała słabo, liczyłem że tutaj będziemy mieli trzy punkty. Tak się jednak niestety nie wydarzyło. Jesteśmy za tym na miejscu trzecim, i Szalkę ma naprawdę solidną przewagę, muszę powiedzieć. To, to wygląda naprawdę, naprawdę przyzwoicie, jeśli chodzi o zespół z zagłębia rury. To jest wielki powrót Szalkę. My gramy teraz z Augsburgiem, ważne spotkanie, na które troszeczkę nie jesteśmy gotowi, nie, że jest jakoś źle, ale trzeba minimalnie się tutaj wzmocnić, więc zapraszamy Nemeczka do podstawy, na prawe skrzydło zapraszamy Karbownika, na prawe wahadło i Dani Olmo zagra od pierwszej minuty, reszcie zawodników um, ufam, że poradzą sobie i... Wygrywamy 3 do 0. Daka Strzela, Daka Strzela i Moriba Strzela. Oceny. Eee, przede wszystkim Olmo, jak wypadł? No, wypadł 7-1, czyli teoretycznie nie najgorzej. E, no, ale słuchajcie, Moriba znowu strzela. To, to jest e, naprawdę udany transfer. No, zobaczcie, jakie to było dobre zastępstwo e, Donego beka, e, że ściągamy z gościa i on sobie naprawdę radzi. Tu musimy w planie tygodnia odrobinę zain e, zainterweniować. Tu będzie trening, tu będzie regeneracja i wolne przed e, spotkaniem z Fortuną. E, szybka symulacja e, tego treningu. No, i czekamy e, zatem na kolejny mecz. Mecz, który. Przy odpowiednich wiatrach pozwoli nam się zrównać punktowo z BVB. Yy, nic tutaj nie zmieniamy przed tym spotkaniem, od razu mówię, po prostu lecimy tym, co mamy i wygrywamy. Tak się dzieje. Olmo strzelił, proszę bardzo, wchodząc z ławki. Moriba strzelił znów, więc naprawdę Hiszpan znakomity sezon ma. Przegrała Borussia, więc zrównujemy się z nimi punktami. No a trzem zawodnikom kończą się kontrakty. No i jest tutaj dwóch zawodników, którym na pewno nie pozwolimy odejść, więc ustawmy sobie to w ten sposób. Panie, panie Hajdara, pan dostaniesz tyle pieniędzy, ile chcesz. Dla mnie Hajdara może być najlepiej zarabiającym zawodnikiem w drużynie. Nie mam z tym absolutnie problemu. Widzicie doskonale, jak on, sobie, e, jak on sobie radzi. W tym sezonie ta średnia jeszcze nie jest najwyższa, ale wiemy doskonale, jaki to jest istotny piłkarz dla drużyny. To jest jego zespół. Po prostu. Ja nie mam zamiaru nic. jakby Dla mnie jego pozycja jest tutaj nie do podważenia. E, zlecamy przedłużenie z kołem, e, tak samo, e, i on się zgadza na to przedłużenie. E, I jeśli chodzi o Borkowskiego, zlecamy przedłużenie e, raz. 2 i on się zgadza na to przedłużenie. No i mamy Gulaszczego, ale ten ten kończy ten kończy karierę. Idealnie, słuchajcie. To jest znakomicie nam się to poukładało, że mamy tego Gulaszczego, któremu kończy się kar kariera, gra sobie ten ostatni sezon. A my jesteśmy zabezpieczeni na pozycji bramkarza, więc uważam, że naprawdę pod tym względem topowo udało się sytuację rozegrać. Ale oznacza to, że potrzebujemy bramkarza, że potrzebujemy nowego bramkarza, i to jest istotne. E, dlatego weźmy sobie od razu globalną sieć transferową, weźmy wytyczne, e, te sobie pousuwamy, te mnie nie interesują. Chciałbym, żebyśmy znaleźli tutaj e, gościa, któremu kończy się kontrakt, pozycja e, bramkarz. E, Wiek 23 i niech nam przeszuka ligi. Zobaczymy, kogo nam znajdzie, a jeżeli nam nie znajdzie, to będziemy szukali samemu. Oczywiście jest jeden zawodnik, którego ja mam w głowie, którego znamy doskonale. Eee, nie wiem, co on teraz robi. 27-letni golkiper, co prawda. Eee, jest to Fruchtl, ale nie wiem, czy on by chciał iść na drugiego, no. To tutaj nie mam pomysłu, ale tego bramkarza z Rapidu na pewno chętnie byśmy wzięli to co istotne, ja chcę żeby on przyszedł na drugiego grającego ja lubię grać system z dwoma bramkarzami, gdzie przynajmniej w fazie grupowej rozgrywek europejskich ten drugi dostaje czas, w meczach pucharowych, ten drugi dostaje, w meczach pucharowych krajowych ten drugi dostaje czas na boisku uważam, że to jest uczciwy, uczciwy deal no i co, idziemy sobie na spokojnie czekając na to, co się tutaj zadzieje dalej. Erbelips um, kontra Fortuna, no ten mecz chyba już był, więc tutaj prasa odrobinkę opóźniona, ale nie ma też co, słuchajcie, im tutaj, um, nie ma co, co mieć do nich pretensji, skoro um, jest okres świąteczny, więc nie, nie ma co tutaj się ten, nie ma co się tutaj skupiać na datach i tak dalej. Okej, okay. um, mamy tak, um, co miesięczny raport, um, nikogo więcej w Niemczech nie znajdziemy, ważne informacje, Anglia i co miesięczny raport. Zatem tak, czy jest tutaj ktoś ciekawy no nie, no nawet nie ma żadnego takiego bramkarza, którego może chcielibyśmy do siebie wziąć, nie? E, więc to wygląda bardzo słabo pod tym względem. E, dobra, sobie tutaj to wszystko pousuwamy i w ogóle sprawdzimy, jak ta szkółka juniorów się prezentuje, e, no bo trzeba, trzeba troszeczkę w niej e, pokombinować. Tam podpisałem kontrakt z jednym gościem przez przypadek, ale to zaraz go sobie tutaj wyrzucimy. E, drugiego podpisałem całkowicie na umyślnie, bo miał 2 miliony wartości, więc może coś z niego będzie, ale ja już też nie reaguję jakoś, tak wiecie, nie wiadomo jak na tych juniorów, bo em, nieraz e, tutaj się rozczarowywaliśmy w pewnych momentach, więc staram się tutaj, wiecie, na spokojnie. Dobra, e, ale teraz to co ważne, przejdźmy sobie do tej szkółki. Mamy zatem to biuro, e, szkółka juniorów e, no i zobaczmy, jak się to prezentuje. Jeżeli ktoś ma cztery, to, no, to zwalniamy ciebie. E, bardzo dziękuję. E, ciebie kolego zwalniamy, z tego nic nie będzie, wybacz mi. E, tutaj jest szansa na. A, bo tego szmyta to my znamy. Przecież to jest ten nasz szmyt. E, mam już cztery gwiazdki sztucze, e, słabszej nogi. Dobra, no to on sobie pracuje, słuchajcie. Pracuje sobie ten szmyt. E, niech sobie pracuje. E, ten japończyk wygląda. Całkiem ciekawie. Co możemy z tobą zrobić? Eee... Idź sobie, w, idź sobie w to na razie, dobra. Eee, idź sobie w to. Eee, ten wygląda tragicznie. Podziękujemy panu. Eee, ty wyglądasz tragicznie. Podziękujemy panu. Ty wyglądasz tragicznie. Podziękujemy panu. Dalej mamy tego gościa z USA, z którego nic nie będzie, bo już to widzę po potencjale, więc jemu też podziękujemy. Eee, dalej jest ten siedemnastolatek. On wygląda. Teoretycznie nieźle, ale ja już tam widzę, że to nie będzie nic ciekawego, więc bierzemy go. No i jest yy, kurkawa, zwalniamy go. Nie ma co się tutaj z nim bawić. No i jest yy, Tannerbert, z nim chyba pracujemy. Tak jest, z nim pracujemy. Dobra, no to teraz może byś poszedł w fałszywego skrzydłowego. Co? No nic, zobaczymy jak to będzie. No na razie tych juniorów nie mamy jakichś ciekawych. Nie mamy takich, żebyśmy chcieli któregokolwiek tutaj, wiecie, wrzucać do drużyny. Mamy też piłkarzy bramkarzy, którym kończą się kontrakty. Jest Timo Horn. Zobaczmy go sobie, bo może akurat Timo Horn nas zainteresuje. No fajnie, żeby to był Niemiec. No co ja wam będę mówił? No, no chciałbym, żebyśmy tutaj ściągnęli, Niemc, ściągnęli Niemca, no bo to jest zawsze. E, to jest zawsze fajniejsza opcja Prawda e, Znamy już tutaj tych dwóch gości e, Dwóch no, mało niemieckich Ale dobra przejrzyjmy ich sobie Zobaczymy czy, czy któryś z nich nas interesuje To może być doświadczony golkiper e, Ja tutaj nie mam z tym problemu Żeby to był bramkarz e, doświadczony e, Więc nie, nie musi to być jakiś wiecie Młodziak e, Tutaj kogo znamy A dobra tutaj już, już sobie pracujemy Więc e, okej okay. I tu Zobaczmy go sobie, jakiś wykazuje wielki potencjał. No to może, te, może być Młodziak też, nie? Może też być Młodziak, nie mam z tym problemu. E, no dobra, e, czekamy zatem na to, co będzie się tutaj działo. E, Stuttgart e, się tutaj wzmacnia, no bo to jest bardzo duże rozczarowanie tego sezonu, mam wrażenie. Stuttgart, który. E... Nie, no bądźcie poważni, on dopiero co kontrakt przedłużył. No. Chociaż śledźcie to, co się dzieje, a ci z takimi pieniędzmi to. Naprawdę szkoda gadać No bo ten Stuttgart w zeszłym sezonie grał nieźle Teraz grał w Lidze Mistrzów Na no, tabeli ich nie widać Więc e, wzmacniali się też srogo po tamtym sezonie No ciekawe, ciekawe e, No nic, czekamy na to co się tutaj będzie e, działo dalej My w tym momencie tak naprawdę Nie, nie potrzebujemy transferów do klubu Taka jest prawda e, Możemy myśleć o transferach z klubu e, Zatem to co jest istotne Zobaczmy sobie statystyki i występy ty gościu ym, Idziesz na wypożyczenie y, Dalej, ty jesteś tutaj, ty gościu Idziesz na, no nikt cię nie chce Borkowski, nie skorzystaliśmy z niego Chyba ani razu, on idzie na wypożyczenie Johnny zostaje, Martel Ja chcę, żeby on poszedł na wypożyczenie, ja go bardzo lubię I dlatego idzie na wypożyczenie, bo w tym sezonie Już nie będziemy mieli nim gdzie grać Koel zostaje, bo jego Można tam wszędzie wep wepchnąć w ataku Silvestriego będę upychał choćby kolanem Bo chcę, żeby on grał y, Dedic zostaje, Gulasz zostaje, Krejci no i to jest pytanie, czy my go potrzebujemy Ale wydaje mi się, że jeszcze niego zostanie Najwyżej w wakacje się go e, pożegna e, No karbownik zostaje Tutaj wszyscy e, Wszyscy raczej zostają więc, e, więc tu nie widzę nikogo, kogo chciałbym się pozbyć Dobra, e, więc to mamy zrobione e, Isak, tutaj to już wiemy wszystko To nas nie interesuje, no to co? Czekamy, czekamy na to, co będzie dalej, wypożyczenie pozwoli mi się rozwinąć, no i bardzo dobrze, to mi się podoba, dobrze, że się zgadzamy, więc fajnie, że chłopaki też podchodzą do tego z pokorą i, i, i ze zrozumieniem, więc tutaj jakby no hard feelings, wszyscy wiedzą, jak to powinno wyglądać, raport skautowski mamy, jeśli chodzi o Fruchtla, to jest fajny drugi bramkarz. Powiem tak. To jest fajny drugi bramkarz. Jeżeli nie znajdziemy nikogo innego, to my go weźmiemy na drugiego. Ale nie wiem, czy ja chcę wracać po, po naszego podopiecznego znowuż. Więc zobaczymy. Romario Baro wygląda jak postać z biednych wojen. My dostajemy z Bayernu. No, propozycja była. Nie wiem, czy widzieliście. Szybko nam się odrzuciła. Tam przez przypadek tam mi się źle kliknął. Dobra, więc czekamy na to, co będzie się tutaj działo dalej. I. Mamy propozycję transferu. Ja go nie dałem na listę, ja go dałem na wypożyczenie. Czy dałem go na listę? No bo zastanawiam się, czy. No kurczę, szczerze. Szczerze to dla niego nie ma miejsca w tej drużynie, no. Ja wiem, że można mówić, że on nie dostał szansy, żeby się przebić i tak dalej, ale, ale czy ją dostanie w najbliższych latach? No nie. Więc rzuć ta tam 2 miliony więcej i jesteśmy dogadani. E, dobra, więc czekamy na to, co tutaj dalej przyniesie nam e, nasza skrzynka pocztowa. E, nikogo więcej tu nie znajdę. Luz, blues, morno, nie przejmuj się. Horn. Horn jest ciekawym bramkarzem też, bardzo. E, I. Ten bramkarz jest bardzo ciekawy. No tylko, że tutaj trzeba by było dawać mu pieniądze ee, i on by miał ambicje zaraz. A my nie chcemy bramkarza z ambicjami. Ja wiem, że brzmi to przerażająco, ale powiem tak, boję się troszeczkę tego, że jak weźmiemy takiego ziomeczka młodego, no to on zaraz, wiecie, powie, że będzie chciał grać. Tak... Średnio mi się to uśmiecha. A jeżeli weźmiemy tego Horna, to on zaraz nam się tak zestarzeje, że nic z tego nie będzie. Więc szczerze powiedziawszy, zobaczmy sobie tego typka, Um, za 12 dni go będziemy znali A jeżeli się okaże, że po tego typka nie pójdziemy To pójdziemy po, po naszego fruchtla Fartucha kochanego I, i, i tyle, I tak się skończę, Bo wydaje mi się, że to jest najzdrowsze rozwiązanie Tak naprawdę całej tej sytuacji My dostajemy ofertę za bramkarza Ale to, to mi się nawet jej nie chce klikać i czytać bo, bo my bramkarza się nie pozbędziemy tego Bo to jest nasz podstawowy bramkarz To jest, to jest gościu, którego, na którym nam zależy Zresztą, żeby się od nas odwalili A żeby on też poczuł że jest dla nas istotny To To dostaje nowy kontrakt Z przedłużeniem z większym hajsem Bo to jest nasz numer jeden I dostaje jeszcze rok dłuższy kontrakt I tyle, no i ja jestem z niego Zadowolony i, i, i ten Walencja O, o, o Walencja Chcecie nam dać wirca może? Czy jesteśmy dla was za słabi? Co? E, wymiana piłkarzy Pomocnicy. No to się nie uda. Eee... Znaczy, spróbujmy, ale. Cz, się nie uda. Szkoda, no. Bo tego Wierca tam ja chciał u nas, no. Chciałbym go bardzo. Ale oni się nie zgodzą. Cz, no nic, czekamy. Czekamy na to, co będzie dalej. Mamy propozycję wypożyczenia z West bromu. Eee, zlećmy. Eee... Krótkie. Cyk. Tak, wam możemy go dać. No i zobaczymy, jak oni się na to zapatrują. Ciekawe, że po tego naszego SPD się nikt nie rzucił, bo jakbym był zespołem z niższej ligi niemieckiej, albo w sumie jakimkolwiek średnim zespołem europejskim, to bym chciał takiego pomocnika, nie? E, wypożyczonko tutaj do West Bromu dogadane, więc to oczywiście akceptujemy. E, no i co? Czekamy. Czekamy na to, żeby tak naprawdę poznać tam tego bramkarza, 29-letniego, ale nie ukrywam, że czuję, że na fruchtu to się skończy. Jakby e, znamy go, jeżeli się tylko nam uda dogadać jego rolę w zespole, to... To będzie Git. Gramy teraz z Wolfsburgiem. Eee... I gramy bez Daki, bo Daka odchodzi. Nie wiedziałem, że on ma klauzulę odstępnego. Eee... A nie będę bronił klauzuli odstępnego przed, przed Realem Madryt. Po prostu nie zrobię tego. Eee, nie 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 nie, 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 nie zrobię czegoś takiego, że przed Realem Madryt ja, wiecie, eee, będę gościa zatrzymywał. No, jeżeli chcę go Real Madrid, to chcę go Real Madryt. Proste. Nie jest tragedią to dlatego, że mamy Olmo i mamy tego Francuza bramkostrzelnego, prawda? Ale jednak to był nasz, znowuż ten Francuz strzela, zresztą wchodzi i strzela. Ale patrzą na to było dużo bramek dla naszej drużyny. No i to to to, to na to nie mogę być obojętnym. Na to nie mogę być obojętnym. I jest jeden piłkarz, którego ja bym zobaczył. Który pasuje idealnie do tego systemu, bo nie byłby dziewiątką dziewiątką. E, tylko miałby za sobą zawodników. No tylko pytanie, czy my chcemy w tym momencie na emeryturę ściągać Timo Wernera. No nie? Ale on nie przejdzie do nas. <grym> Hit. No i to jest problem. To jest teraz problem, bo... No no, 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 tracimy zawodnika istotnego dla nas bardzo. Oczywiście, to nie jest tak, że zostaje pusta dziura. No, ale, no, nie jest to sytuacja dobra, nie jest to sytuacja fajna, a zaraz zamknie nam się okno transferowe. Więc raczej będziemy szukali tutaj na zawodników, których znamy. No i tak, mamy tak naprawdę dwóch bramkarzy teraz, nad którym się zastanawiamy. Bramkarza trzeba sobie w tym momencie. Nie musimy w tym momencie kupować. Ale po prostu warto, żebyśmy mieli tego bramkarza sobie przygotowanego, że skończy się sezon i my mu dajemy propozycję i, i mamy go po prostu w zespole. Więc tak to będzie wyglądało, że uchy. Że mamy go i ten. I tak naprawdę um, po jednego albo po drugiego z, z tych zawodników pójdziemy, albo po Fruchtla, albo po tego. Wydaje mi się, że Fruchtla jest lepszy, bo jest troszkę gorszy. Wiem, że głupio to brzmi, ale wiecie o co mi chodzi: że, że to jest lepszy drugi bramkarz po prostu. No i po, coś, i, i, i po jednego z tych piłkarzy po prostu pójdziemy tak, żeby on przyszedł w przyszłym sezonie. A, ale. No teraz jest problem. No teraz jest naprawdę duży problem jak zastąpić te bramki. Które strzelał Daka. No a ten problem rozwiążemy już jutro.